Szczęść Boże, siostry i bracia. Gisela Cardia, Trevignano Romano, Włochy. 19 lutego 2022 roku. Orędzie Maryi. Dzieci moje, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie. Dzieci, chcę zawsze trzymać was pod moim błogosławionym płaszczem, by was chronić i by dawać wam odczuć moją wielką miłość. Dzieci drogie, bądźcie wierni Ewangelii. Karmcie się ciałem mego Syna i Jego świętym Słowem. Nie oddalajcie się od Boga, by nie być łatwym łupem dla piekielnego wroga. Dzieci moje, przyjmijcie nadzieję nowych niebios i nowej ziemi, które was czekają. Zawierzcie wszystko Bogu, nie czyńcie się wykonawcami sprawiedliwości. Oczekujcie miłosierdzia Bożego. Wiele rzeczy się zmieni, gdy nastąpi ostrzeżenie. Nie lękajcie się. Dzieci, bądźcie jak prawdziwi wojownicy na pierwszej linii. Walczcie o wiarę, która uczyni was wolnymi. I trzymając w ręku broń różańca świętego. Teraz wam zostawiam z mym matczynym błogosławieństwem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, Mama, która nieustannie przynosi nam Bożą miłość, ta, która żyje w sposób doskonały w woli Bożej, wypełniona Duchem Świętym, chce nas wszystkich poprowadzić do nieba. Dlatego z takim naciskiem i konsekwencją nieustannie zaprasza nas do pokuty, zadośćuczynienia i wynagradzania Bożej miłości za zniewagi, oziębłość, lekceważenie, świętokradztwa w intencji naszych sióstr i braci oraz nas samych i za pokój na ziemi. I w tej drodze ukazuje nam 5 duchowych kamieni do walki z siłami zła. Eucharystię, spowiedź, Słowo Boże, post i modlitwę różańcową. Wszystkie one, praktykowane sercem, tworzą duchowe środowisko codziennego wzrostu i zanurzania się w woli Bożej. I dziękujemy wam za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję. I prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Taty, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej z Bożą konsekwencją prowadzili ten kanał. Bóg zapłaci.